Dzień dobry, Krzysztof Szwałek, witam w programie Gość Dnia w Telewizji Wałbrzy. W naszym studiu Marek Szewczyk, wybrany ponownie szefem okręgu nr 2 Unii Pracy. Witam serdecznie. Dzień dobry, witam Państwa. Panie Przewodniczący, ostatni raz szyld Unii Pracy w ogólnopolskich wyborach było widać 11 lat temu. Co jeszcze ciekawego może spotkać Unię Pracy, skoro Pan decyduje się działać w dalszym ciągu w tych strukturach? Myślę, że najważniejszą rzeczą to jest podziękowanie naszych sympatyków, naszych wyborców, naszych ludzi, którzy widzą potrzebę, żeby partia lewicowa była na scenie politycznej polskiej i Wałbrzycha taka jak Unia Pracy. I to dziękuję jest najważniejsze w tym wszystkim. Co jeszcze? Ale istniejecie, żeby dziękować? Nie. Istniejecie, żeby działać, jak rozumiem. Żeby mieć władzę. Nie tylko, żeby działać. Ale to, żeby mieć władzę, trzeba wystartować w wyborach. Oczywiście. To czego tego nie robicie? Dlaczego? Do tej pory występowaliśmy wspólnie z SLD i jakoś wychodziło to dochodzenie do czy to krajowych, czy to lokalnych wyborów. Jak będzie w tym roku, trudno powiedzieć. W tym roku, w tych najbliższych zbliżających się wyborach. Najpierw mamy parlament, jak pan doskonale, jak państwo wiedzą, na chwilę obecną ta scena, lewa scena polityczna jest tak troszeczkę rozśrodkowana, ale wierzę w to, że potrafi się zmobilizować, potrafi skupić się i zdecydowanie pójść do Europarlamentu i mieć swoich przedstawicieli. Czyli przecież w poprzednim, znaczy w tym Europarlamencie mamy swojego reprezentanta. Jest pan Gierek. Bardzo aktywnie działający w obszarze ochrony środowiska. Czyli ja rozumiem, że logika działania takiej partii jak Unia Pracy skupia się na tym, że przed wyborami koalicja z SLD, miejsca na listach w ramach pewnej umowy. I taka jest przyszłość partii. To znaczy nie. W chwili obecnej myślimy, że powstanie spójny blok lewicowy, czy to będzie z SLD i z panem Kwaśniewskim, czyli z Europa Plus, czy to będzie coś innego. W każdym razie w tej chwili bardzo intensywne rozmowy trwają, bardzo intensywnie próbujemy znaleźć rozwiązanie, jeżeli chodzi o kraj. Natomiast jeżeli chodzi o sprawy lokalne tutaj w Wałbrzychu, no to staramy się załatwiać proste sprawy. Sprawy, których miasto, których władze miasta, czy też służby miejskie nie potrafią załatwić. Tak jak rozumiem, że porozumienie na szczeblu krajowym nie zależy od pana, ani od Unii Pracy, ani pewnie od paru innych podobnych organizacji, bo potrzebne jest do tego i Kwaśniewski, i Leszek Miller, i Janusz Palikot, i porozumienie tych wszystkich panów. Tak, na szczeblu... Zapominajmy jeszcze o PPS-ie, który jest... No tak, no ale w sondażach go nie ma. Tak. Tak na szczeblu miasta można sobie wyobrazić listę Unii Pracy w wyborach samorządowych. Nie próbowaliście tego ani teraz w ostatnich wyborach do powiatu ziemskiego, ani we wcześniejszych do Rady Miejskiej. Dlaczego? No nie, do Rady Miejskiej wspólnie żeśmy szli i do Rady Powiatu wspólnie z SLD. My byliśmy na listach wyborczych, wspólnych listach wyborczych, chociaż szyldem SLD. Także tutaj uznaliśmy tu lokalnie, że tak będzie lepiej, że rozśrodkowywanie lewicy jest niezdrowe dla celu, który to co was jeszcze dzieli, jeżeli na szczeblu i krajowym, i lokalnym startujecie wspólnie? Po co zachowywać odrębność? Jakie to ma znaczenie wtedy, skoro na listach i tak jesteście obok siebie? Panie redaktorze, to jest tak, jak ktoś na przykład ma żonę, a jej siostra jest siostrą bliźniaczką i raczej trójkąt jest niewskazany. Każdy ma swój jakiś tam partykularny interes, interes małżeński. Tak samo tutaj, no, zawrzeć sojusz to nie znaczy, czy porozumienie to nie znaczy, że to ma być jedna partia. Jest wiele rzeczy, które nas łączą, ale mamy na wiele elementów inne spojrzenie. A z Wałbrzyskim SLD co pana dzieli? A czy ja powiedziałem, że coś mnie dzieli? Nic mnie dzieli, skoro w poprzednich wyborach się nie. No pan powiedział, że macie wiele elementów, które was dzielą i dlatego nie będziecie w jednej partii. No to pytam. Znaczy nie w jednej partii, że nie będą jedną partią. No trudno, żeby jedną partię zrobić w Wałbrzychu, a nie robić ją. Mógłby pan się przepisać, nie ma żadnego kłopotu, żeby pan się przepisał na przykład do SLD. Ale to takich kolorowanych działaczy partyjnych, to w Wałbrzychu mamy kilku, którzy chyba już nie ma partii, w której by nie byli. Ja nie wiem, czy jest jakiś polityk w Polsce, który od początku reform w tym kraju nie zmienił partii. Proszę pana, tutaj się dzieje. Ja jestem od początku w Unii Pracy. Ja nigdy nie byłem członkiem innej partii. To jest moja pierwsza partia. No widzi pan, więc gdyby pan zmienił, nie byłby pan wyjątkiem żadnym. Tylko po co? No,
chociażby po to, żeby na tych listach SLD móc rozdawać karty, a nie tylko prosić o miejsce. Ale to chyba musimy sobie jeszcze kupić dobry klej, po to, żeby się przykleić do stołka, który dostanę wówczas, mam nadzieję, za przejście. A mnie to nie interesuje. Mnie interesuje to, żeby służyć potrzebom miasta. No dobrze, a to jak pan służy potrzebom miasta, czy jak nie wiem, Unia Pracy w Wałbrzychu służy potrzebom miasta, skoro jest poza Radą Miejską? Proszę pana, zadał pan pytanie, co ja robię, prawda? No, cieszę się wielokrotnie, jak idę ulicą, widzę prężne sylwetki młodych ludzi, którzy idą po mieście i zazwyczaj jak się odwrócą, mówią dzień dobry, bo są to osoby, które przeszły na przykład w to, czym się zajmuję, czyli przeszły przez poniekąd moje ręce czy moich przyjaciół ręce w obszarze tańca towarzyskiego. Cieszę się, kiedy teraz na przykład odwiedza mnie człowiek, który był skazany podobno na śmierć. Udało mu się 20-paroletniego człowieka uratować, wyciągnąć z jakiegoś tam dołka psychicznego, rodzinnego, dzisiaj funkcjonuje, dzisiaj jeździ po świecie, dzisiaj jest wolontariuszem wielu organizacji. Ale to nie dzięki pańskiej działalności politycznej, jak rozumiem. Proszę pana, myślę, że nie wolno tego łączyć. Myślę, że ktoś, kto ma tylko hasła, transparenty, opowiada pustosłowie, a za nim nic nie stoi, żadne czyny, no to powinien sobie przechodzić, tak jak pan mówi, z partii do partii, kolejny sztandar wziąć. Ja nie chodzę ze sztandarami, ja po prostu robię. Nie, bo ja pytam o pana działalność publiczną. No, publiczna działalność, proszę bardzo, niedawno, proszę pana, jeden z mieszkańców Piaskowej Góry przez 2 lata się nie mógł doprosić prostej, śmiesznej rzeczy. Remontu pieca, wylądował na sorze, zatruł się. I interwencja nasza Unii Pracy spowodowała między innymi, bo również i państwo się w to włączyli gdzieś w którymś miejscu, dzisiaj to, czego nie można było załatwić, śmiesznego pieca. Człowiek dzisiaj może spokojnie kłaść się spać. A nie ma pan wrażenia, że jakby pan był radnym, to by takich interpelacji, bo tak to można nazwać, mógł składać dużo więcej? Nie wiem, pan radny Szpur chwali się. Bardzo często jak do nas przychodzi, że tych interpelacji składa dziesiątki, jeżeli nie setki w trakcie kadencji. Pozostawmy panu Szpurowi zadowolenie ze skuteczności tych jego interpelacji. Ale pan nie chciałby być tak samo skuteczny? Nie jednym piecem, tylko... Czy jeżeli naszej organizacji wałbrzyskiej udaje się wyjść z inicjatywą taką, że na przykład szpitale w Polsce w tej chwili nie płacą podwójnie za ubezpieczenie, bo to jest inicjatywa koła Wałbrzyskiego, że rząd wycofał się z podwójnego ubezpieczenia szpitali w ramach odpowiedzialności cywilnej, no to uważa pan, że to nie jest działanie na rzecz społeczeństwa? To jest prawie 500 000 złotych, które, przepraszam, więcej niż 500 000, to jest jakieś chyba około 500 000 000 złotych, jakby to dobrze przeliczył, jest 800 szpitali, to gdzieś jest kwota 1,5 miliarda. W informacji prasowej napisał pan 400 milionów, tak? No więc to tak na szybko, jak przeliczyłem, no to tyle widocznie jest, tak? 400 milionów złotych to jest ogromna kwota. I to jest kwota, która idzie na rzecz leczenia ludzi. Czy to uważa pan, że to nie jest działanie społeczne? Czy lepsze jest to, czy składanie... Ja nie powiedziałem, że to nie jest działanie społeczne. Ja tylko pytam, na czym polega wasza działalność poza Radą Miejską. Ja proszę pana, nie oceniam. Na chwilę obecną staramy się dalej udowodnić, że Mobruk Wałbrzyski to jest firma, która niekoniecznie realizuje te rzeczy, o których pisze. Cicho się zrobiło o Mobruku. Nie zrobiło się cicho. Unia Pracy nie odpuści temu. Nie pozwolimy na to, żeby kolejny raz słyszeć samochodów prezydenta Wałbrzycha, że mamy okna zamykać, bo się pali po raz kolejny śmietnisko, na którym chyba nikt w Wałbrzychu nie wie, co jest. Chciałbym się dowiedzieć z ratusza, co tam się naprawdę dzieje. Chciałbym się dowiedzieć od służb sanitarnych, od straży pożarnej. Wszyscy unikają, wszyscy nabierają wody w usta. Przedstawiciele Mobruku przyjeżdżają do naszych parlamentarzystów i proszą, żebyśmy sobie dali spokój. Przepraszam bardzo, to jest działanie konkretne. Sytuacja wygląda w ten sposób i pan to pewnie wie, że nawet ministerialni prawnicy przegrali w sporze z Mobrukiem, więc w tym momencie firma działa legalnie. Ale ja nie mówię, że ona działa nielegalnie. Ja mówię, że ona nie jest w stanie wykazać się, że nie jest szkodliwa dla Wałbrzycha. No tak, ale wie pan, że w naszym porządku prawnym to trzeba firmie wykazać, że jest szkodliwa, a nie odwrotnie. Wystarczy zrobić pomiary wody, które wyciekają. Ja nie mam laboratorium. Unia Pracy występuje do Straży Pożarnej. Ale od tego jest inspektorat ochrony środowiska. No tak, oczywiście. Pana zdaniem nie dopełnia swoich obowiązków? Myślę, że wykonuje swoje czynności z nienależytą starannością. A to jest sprawa do prokuratury w takim razie, czy nie? Czy do Najwyższej Izby Kontroli? No bo jeżeli... Ja myślę, że są instytucje, które są zwierzchnie. To są poważne słowa. Zwierzchnie, na przykład sanepidowi. Myśmy zainteresowali Ministerstwo Ochrony Środowiska tą sprawą. Mają termin jeszcze kilkanaście dni na odpowiedź. No zobaczymy, są terminy, jest prawo ustawowe. No, jeżeli ktoś mi mówi, że wyciek z hałdy jest
nieszkodliwy, to proszę bardzo, proszę mi wykazać to badaniem laboratoryjnym, ale nie badaniem na głębokości 2 mm na przykład, czy 3 mm. Ja jestem z wykształcenia inżynierem ochrony środowiska. Są procedury. I nam mówiono, na jakiej głębokości to się robi. Jak można dopuścić do tego, żeby dzieci kąpały się w wycieku z tego wysypiska? To jest jedna rzecz, wie pan. Jest wiele takich historii, które drążymy. Nie chodzimy z transparentami, nie zarzucamy was, dziennikarzy, tym, co robimy. Dzisiaj bardzo ważną sprawą, zresztą to też jest inicjatywa Unii Pracy Wałbrzyskiej, jest funkcjonowanie pogotowia ratunkowego. A może warto zarzucać dziennikarzami takimi inicjatywami, żebyście mogli samodzielnie wystartować do Rady Miejskiej, jak się zrobi o was głośno. Będziecie mogli wtedy liczyć na. Ale panie redaktorze, bardzo proszę, nie ma sprawy. Ja chętnie będę dostarczał. Nie, bo to pod jednym, trudno, żebym panu doradzał strategię wyborczą. Pod jednym jakimś takim, może nie warunkiem, ale spojrzeniem na sprawę. Niech będzie to też tak samo istotne, jak spotkania, na które obiecuje pan prezydent, że przyjdzie, a nie przychodzi na przykład. No, to jest tak samo ważne. Na jakie spotkanie? Wasze? No, proszę pana, nie. Są spotkania na przykład osób niepełnosprawnych, osób chorych na cukrzycę, gdzie jest zapraszany, gdzie nie bywa, albo wpada na minutę, powie co trzeba i sobie ucieka. No przepraszam bardzo, czy to jest stosunek głowy miasta do ludzi, którzy mają swoje problemy, którzy chcą załatwić te sprawy? No przepraszam bardzo, nie o to chyba chodzi. Proszę bardzo, zajmijmy się. No tak, ale jestem w stanie sobie wyobrazić tłumaczenie pana prezydenta, że nie jest w stanie 100% zaproszeń przyjmować na wszystko. Ależ oczywiście, że tak. Czy pan w przyszłorocznych wyborach w dalszym ciągu planuje współpracę na szczeblu lokalnym z SLD, czy nie? Proszę pana, Unia Pracy będzie funkcjonowała. To SLD się mocno zmieniło. Unia Pracy rok. Będzie funkcjonowała i współpracowała z każdym. Podkreślam, z każdym, dla kogo ważnym jest dobro Wałbrzycha i Wałbrzysza. A to wszyscy to deklarują. Proszę pana, my nie deklarujemy, my robimy. Proszę bardzo, ten prosty, śmieszny piec teoretycznie. Człowiek byłby nie żył. Człowiek, który został obrażony w urzędzie miejskim, do dzisiaj nie usłyszał przepraszam. Pracownicy śmiali się z niego, dlatego że on jest chory. No przepraszam, no tak nie można. Dobrze, ale to są konkretne rzeczy, panie redaktorze. To jest oczywiście chwalebne, ale jeden piec nie załatwi wam poparcia wyborców. No, akurat to jest ostatnia rzecz. Mhm. To jest ostatnia rzecz, wie pan. Poprzednio musiałbym tutaj sięgać w pamięci sytuacji, gdzie stropy się chwiały i ludzie nie mogli pracy znaleźć. Dobrze, to wróćmy do tych kwestii politycznych. Mówi pan, że z każdym, kto będzie działał dla dobra Wałbrzycha, wszyscy to deklarują, w związku z czym musimy przejść do jakichś konkretów. SLD tak, czy ta twarz obecna SLD w Wałbrzychu się panu nie podoba? Proszę pana, podobać to się może dziewczyna, podobać może się elewacja na budynku. A pan wie, o co mi chodzi. Natomiast ja jestem troszeczkę zawiedziony tym, co SLD robi w Wałbrzychu, bo zmienić osoby to nie wszystko. Należy zmienić sposób pracy, sposób funkcjonowania, a przede wszystkim sposób reprezentacji tych ludzi, którzy zaufali lewicy. Mówię generalnie lewicy. Nie wiem, czy to, że w taki, a nie inny sposób załatwiono sprawę likwidacji szkół, jest sposobem, który powinien być zaakceptowany przez SLD. Ja mówię sposób. Nie to, że czy trzeba było zlikwidować, czy nie. Mhm. Obiecano. Ale z tymi radnymi, którzy poparli pomysł, SLD się rozstało. To obiecano, dobrze czy źle? A to jest problem SLD. To jest problem SLD. Ale tam był problem też rozumienia lewicowości. Dla mnie ważniejszą sprawą w tym wszystkim jest to, że tak nie do końca załatwiono to, co obiecano rodzicom. Że bezpieczeństwo dzieci, to jest bardzo ważna sprawa, że bezpieczeństwo dzieci przewożonych do innych szkół, no powiedzmy, budzi czasem duże wątpliwości. To jest sprawa bezpieczeństwa, o której my jako Unia Pracy chcemy z panem prezydentem porozmawiać już od początku jego kadencji. Pan prezydent nie znajduje czasu na spotkanie i porozmawianie o bezpieczeństwie mieszkańców. Jeżeli pan ma zastrzeżenia tego rodzaju, no to są zastrzeżenia do, tak jak pan mówi, pana prezydenta, bo... No ale pan zadał pytanie o problemy... O SLD. Przepraszam, o lewicowość pan zadał pytanie. O lewicowość. No więc lewicowość to są problemy ludzi. No tak, ale to jest... pan prezydent nie jest z opcji lewicowej. Ja pytam o to, czy... Nie, ja prezentuję pogląd lewicowy, a w tym momencie chcąc załatwić problem lewicowy, czy problem jakiś tam, muszę załatwiać z osobą, która jest kompetentna i odpowiedzialna. Jeżeli ktoś, kto jest odpowiedzialny, uchyla się od spotkania na ten temat, od rozmowy na ten temat, no to z kim mam rozmawiać? Z panem? Może, no możemy sobie podyskutować. A może uchyla się od spotkania, bo nie ma was w sondażach, nie startujecie sami w wyborach. Może ale ktoś uznaje, że Unia Pracy jest już kompletnie nieistotne. Ale to też świadczy o wiarygodności słów, które taka osoba mówi, że będzie rozmawiał z każdym, kto chce działać na rzecz.
najpierw mu dajmy szansę wypowiedzenia się, kto chce coś zrobić, albo co kto chce zrobić. Jeżeli ktoś mnie pyta, co ja zrobiłem dla Wałbrzycha, to przepraszam, już pan podałem. Pan prezydent odwiedzał teraz rady wspólnot samorządowych. Pan się wybrał na takie spotkanie, czy nie? Proszę pana, to może ja, też jest jakiś... ja w każdym posiedzeniu wspólnoty, czy w każdym posiedzeniu grupy spółdzielcze, gdzie mogę być, uczestniczę. Czyli rozumiem, że jeżeli chodzi o problem szkół, SLD w Wałbrzychu, w momencie, kiedy deklarował, że jest przeciw, zachowało się właściwie. To znaczy uważam, że zachowało się nie do końca w taki sposób, jakiego oczekiwali mieszkańcy. Nie potrafili koledzy z SLD przedstawić problemu, bardzo istotnego problemu, bo to jest kwestia kosztów chociażby, kwestia bezpieczeństwa edukacji w sposób bardzo przekonywujący. Nie potrafili na przykład wymusić na pani przewodniczącej to, co myśmy próbowali zrobić, też pani przewodnicząca Rady Miejskiej uchyliła się, oni mają radnych, więc mogli na sesji zapytać, żeby wytłumaczyła się ze sposobu, mówię ciągle, sposobu załatwienia tego. Zacznijmy się szanować. Szanujmy ludzi, szanujmy tak samo ludzi, którzy oddają głos i noszą w klapie znaczki tych, którzy dzisiaj są przy władzy, jak i tych, którzy są z boku, po prostu mieszkają w Wałbrzychu. Może wówczas przestaną wyjeżdżać stąd, może wówczas będą mieli gdzie mieszkać. Ja, przepraszam, wrócę na chwileczkę do tego problemu służby zdrowia, co w tej chwili Unia Pracy Wałbrzyska podjęła, kwestia pogotowia, przekształcenia pogotowia ratunkowego w instytucję państwową. To jest bardzo ważna rzecz, bo w nowym systemie ratownictwa polskiego może się okazać, że tak naprawdę, żebyśmy my coś w Wałbrzyszanie załatwili, musimy dzwonić do Wrocławia. Bo ma być podział Dolnego Śląska na lewą stronę i prawą stronę. Teoretycznie naszą stronę ma zająć Wrocław, czyli pogotowie wrocławskie. I teraz pytanie, jak to będzie zorganizowane? Ale karetka nie będzie jechała z Wrocławia. Nie szkodzi, ale jest system organizacyjny. Proszę zwrócić uwagę, co się wydarzyło w województwie łódzkim, gdzie 200 metrów trzeba było przenieść człowieka i on zmarł. Gdzie dziecko nie umarło, bo karetka nie dojechała. No tak, ale żebyśmy nie sprawiali wrażenia wśród widzów, że karetka będzie jechała z Wrocławia. Będziemy musieli gdzie indziej wykonać telefon. Natomiast karetka zostanie wysłana z tego miejsca, panie w którym jest teraz. To nie tak do końca jest. To nie tak do końca jest. Dyspozytor będzie w innym miejscu. Dobrze. Panie przewodniczący, możemy oczywiście o problemach pogotowia rozmawiać pewnie długo, bo jest o czym. No chociażby o tym, proszę pana, że o drugiej w nocy wyjeżdża karetka na Podzamczu w tej chwili z nowej stacji ratownictwa i ona koniecznie musi wyjechać na sygnale. Pytam po co? Po co włączać sygnał i budzić iluś tam mieszkańców? Przecież to jest też problem, prawda? Druga w nocy i sygnały, koguty, pisk i krzyk dzieci, płacz dzieci budzonych w mieszkaniach. A macie, zdaje się, jedną posłankę w Sejmie, można to... Podobno jest. Tą sprawę załatwiać, bo drugi poseł, jak rozumiem, przeszedł już do Platformy Obywatelskiej. No dobrze, to w takim razie ostatnie pytanie. Aktywiści z Unii Pracy z Gdyni proponują bliską współpracę Ruchu Palikota, Racji Polskiej Lewicy i Unii Pracy. Panu się podoba ta inicjatywa, żebyście się na razie pana, w takim obozie jednoczyli? Czy nie? Proszę pana, na posiedzeniu Rady Krajowej w Łężeczkach problemowi, jak ma się zachować Unia Pracy, poświęciliśmy prawie 2 dni. Dyskusja była bardzo burzliwa. Poszczególne okręgi otrzymały ogromną autonomię. Myślę, że na ten temat również odpowiemy sobie 15 czerwca w czasie kongresu. Tu trzeba będzie bardziej konkretnie mówić, bo kongres wytyczy pewne kierunki. My tutaj na Dolnym Śląsku, my również w okręgu numer 2, pokrywającym się terytorialnie prawie z byłym województwem wałbrzyskim, przyjęliśmy zasadę, że wyartykułujemy naszą myśl po tym, jak będzie się toczyła ta współpraca na dole. Dzisiaj rozmawiamy, to nieprawda, że nie rozmawiamy ze SLD, rozmawiamy. Ja spotykam się z przedstawicielami Ruchu Palikota, z przedstawicielami PiSu, żeby było może śmieszniej. Spotykam się z przedstawicielami Racji, nawet powołaliśmy taką nieformalną grupę roboczą, która się spotyka i dyskutuje nad problemami, jak to będzie dalej, jak to ma funkcjonować. Koledzy widać z Gdyni, może inaczej z województwa pomorskiego, mają kilka wariantów, bardzo ciekawych wariantów. Między innymi taki wariant jest, żeby to wokół Unii Pracy zaczęto tworzyć klimat budowania lewicy. Bo panie redaktorze, proszę zwrócić uwagę, że kiedy my byliśmy przy władzy, słynne winiety Marka Pola, słynne mosty, okazało się, że to, co miano do niego pretensji, dzisiaj się świetnie
świetnie sprawdza. Może warto sięgnąć panie, po pomysły Unii Panie Przewodniczący, jak Wy byliście przy władzy, to część obecnych wyborców zaczynała podstawówkę. Być może trzeba im przypomnieć, tak, ma pan rację. Jeżeli przypomnieć, jeżeli dlatego, panie planujecie ja się bardzo władzy, cieszę. A w tym razie ruch Palikota ma 10% tak, natomiast ja się bardzo cieszę, tutaj, że w Wałbrzychu, wyborach. Że w Wałbrzychu ja i dwóch moich kolegów zawyżamy strasznie średnią wieku. I to jest cieszące, że mamy młodych członków partii, ale przede wszystkim mamy dużo sympatyków. Spotykamy się to na zebraniach, które trudno nazwać zebraniami. To są bardziej spotkania towarzyskie, gdzie się dyskutuje, zastanawia, bo dzisiaj młody człowiek nie chyba czuje zbytnio tego klimatu egzekutywianego, jak to nigdy nie uczestniczyłem w egzekutywach PZPR-owskich, bo nie byłem członkiem PZPR-u, ale podobno były to takie ciekawe klimaty i te klimaty dzisiaj dla społeczeństwa młodego są nieakceptowalne. Musimy mieć inną formułę. Tą formułą no to jest razie... to, co proponujemy. Czy nam się to uda? Mam nadzieję, że się uda. Zachęcam wszystkich młodych do tego, żeby przyszli do Unii Pracujcie. Pracy. No to jak Andrzej Celiński ostatnio też zachęcał w Wałbrzychu do innej partii z kolei, ale po tej samej stronie sceny politycznej. Bardzo panu dziękuję. Dziękuję również. Marek Szewczyk, przewodniczący Unii Pracy w okręgu numer 2, był naszym gościem. To był program Gości Dnia. Krzysztof Szwałek. Do zobaczenia. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie. www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.